Dzisiejszy poranek rozpoczęłam od spotkania z Mariuszem Szczegłem w książce Projekt Prawda. Jest tam takie zdanie: zanim umrzesz, upewnij się, że żyjesz. No właśnie. Czym jest to życie intensywne? Ja mam wrażenie, że kiedy człowiek podróżuje, to żyje podwójnie, potrójnie, może nawet poczwórnie, o tym teraz. Zakochani w świecie dzisiaj razem z nami, czyli Joanna Grzymkowska-Podolak i Jarek Podolak. Przystanek Indie przed nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Słuchajcie, chciałabym, żebyśmy przypomnieli taki moment trudny w waszym życiu, ale jednocześnie moment chyba nowego otwarcia, bo to jest, wasza historia pokazuje mi, że zawsze człowiek ma dwie opcje, jak podejdzie do konkretnego wydarzenia, bo Zakochani w świecie w pewnym sensie narodzili się po bardzo trudnej sytuacji, Asiu. To prawda, ale to może Jarek, bo to była trudna sytuacja dla nas obojga oczywiście, aczkolwiek Jarek tego doświadczył bezpośrednio. Jarek. Tak, ja tego doświadczyłem i jestem najlepszym przykładem, że można się podnieść faktycznie po dużym przełomie, po dużym kopie od życia. Wylądowałem z zawałem w szpitalu. Na szpitalnym łóżku już zaczęliśmy zmieniać swoje życie, czyli planowaliśmy kupno samochodu, wyjechanie do Afryki, co nam się udało, tak, bo tak było, ale to właśnie musiałem dostać tego kopa od życia, ponieważ wcześniej zawsze nie było czasu, nie było pieniędzy, nie było czegoś. Wtedy, kiedy okazało się, że to życie może być bardzo krótkie, kiedy wydawałoby się, że ono jest jeszcze przede mną, a mogło się skończyć, to wtedy człowiek wszystko sobie przywartościowuje, przelicza, że nie ma już tego czasu. Trzeba robić to, co się chce teraz, bo jutra może nie być, tak? Jarek, ile miałeś lat, kiedy ten zawad cię dopadł? Wiesz, to około 40, także myślę, nawet nie całą 40, ale byłem dość człowiekiem młodym, niepalącym, nieotyłym. Nic nie wskazywało, że może tak być, tak? Powiedzmy od razu, czym się zajmowaliście, zanim waszym życiem stało się podróżowanie. Jarek jest operatorem, ja się przez lata pracowała w telewizji. Tak, my stworzyliśmy taki operatorsko-dziennikarski duet, także w sumie fajne, intensywne życie przez wiele lat, bo media dają energię, no ale też są wysysaczem energii. Także intensywnie żyliśmy, owszem, ale gdzieś tam dopiero to traumatyczne, co tu dużo gadać, wydarzenie w naszym życiu, czyli zawał Jarka, sprowokowało nas do przewartościowania wszystkiego, tak absolutnie wszystkiego, włącznie z tym, że ja rozstałam się z telewizją, którą lubię do tej pory, ale rozstałam się po to, żeby wyjechać, wyjeżdżać, żeby móc parę miesięcy w roku spędzić gdzieś poza Polską w podróży i powiem szczerze, nie żałuję. A powiedzcie, ile czasu zajęło zmaterializowanie pomysłu? Czyli, bo my bardzo często długo się zastanawiamy nad tym, że nie zadowala nas ten nasz styl życia, jaki teraz jest. Non stop jesteśmy w pracy, jesteśmy zestresowani, mamy wrażenie, że wszystko nam ucieka. Ile minęło tej decyzji, zmieniamy, Jarek, wszystko w naszym życiu, do tego, że faktycznie wyruszyliście w podróż? To znaczy, u nas to tak się potoczyło błyskawicznie, że tak jak Jarek już wspomniał, po ogarnięciu sytuacji i opanowaniu w szpitalu, jeszcze Jarek, będąc w szpitalu, tak, już ja szukał samochodu, z laptopem, tak, już szukaliśmy samochodu terenowego, bo to była szybka decyzja. No teraz robimy to, o czym myśleliśmy, na myślenie był czas, teraz trzeba działać, bo tego czasu już szkoda. I jeszcze powiem, że to była taka próba, ten wyjazd do Afryki miał być taką próbą przed taką większą podróżą, która potem były Indie na pół roku, więc Maroko miało być takim przetarciem szlaku. Okazało się, że potrafimy, możemy, we dwójkę dajemy sobie świetnie radę i potem poszło już dalej, tak? Jarek, to teraz lądujemy w takim razie w Bombaju. Od razu bym chciała, żeby słuchacze po drugiej stronie poczuli klimat tego miasta. Powiedzmy, że tam 17 milionów mieszkańców, dobrze pamiętam. Lądujecie i pierwsze wrażenia, Jarku, jakie były? Pierwsze wrażenie, powiem szczerze, że nie jest wcale tak źle, tak? Bo jeszcze naczytaliśmy w książkach, że to jakoś, nie wiem, będzie strasznie, będą żebracy, będzie bieda. Oczywiście to wszystko jest, tak? Ale jak się jedzie, trafiasz w taki gorący, była to noc, ale było parno, gorąco i poczuliśmy się jak, nie wiem, w Afryce, w innych krajach, w których byliśmy, że jest tak samo w zasadzie wszędzie, tak? Że są nowi ludzie, nowe sytuacje, ale jest tam okej, tak? Nie ma się czego bać. Ale to jest to niesamowite, taki pierwszy oddech tym innym powietrzem. I Indie, o których można by godzinami, myślę, od setek lat się o nich mówi i temat jest ciągle wielki, więc my tutaj na pewno go nie wyczerpiemy, ale te nasze Indie, kiedy właśnie lądujemy w Bombaju. Okazuje się, że najpierw nie można znaleźć platformy do naszego samolotu, czyli już to coś, co tylko w Indiach zdarzyć się, chyba wrażenie może, już to nas zaczęło dotykać, a później, no później ta pierwsza trasa, pierwszy hotel, no pierwsi ludzie na ulicach, no to wszystko, co jest pierwsze, jest niesamowite. I faktycznie tak jak pytasz mnie o te pierwsze wrażenia, to ja mam po prostu w głowie film, tak? To się gdzieś tam wyświetla i Ja też pamiętam tą pierwszą jazdę właśnie nocną, leżące krowy na ulicy, gdzieś tam śpiący ludzie też na ulicy, że to, co było szokiem, tak? Ale już byliśmy na to przygotowani chyba, także... I myślę, że każdy, kto kocha podróże i w podróże się wybiera, gdzieś te pierwsze
te pierwsze minuty, pierwsze godziny na pewno zapamiętuję i są mu bliskie. To za chwilę przystanek Kalkuta, bo dotarliście do wyjątkowego miejsca, hospicjum założonego przez Matkę Teresę, miejsca, w którym każdy może poczuć, jaką satysfakcję sprawia wykonywanie prostych czynności, kiedy efekt widzi się natychmiast. O tym za chwilę. Zakochani w świecie dzisiaj razem z nami Joanna Grzymkowska-Podolak i Jarek Podolak, przystanek Indie. Zakochani w świecie dzisiaj razem z nami Joanna Grzymkowska-Podolak i Jarek Podolak, przystanek Indie. Słuchajcie, zatrzymujemy się w Kalkucie. Bardzo lubię tę opowieść w książce, bo pokazuje, że każdy z nas może coś komuś dać. Czasami nie mamy w sobie siły i takiej gotowości, żeby na przykład pójść do hospicjum na pół roku, na trzy miesiące, na miesiąc, ale czasami wystarczy kilka dni, żeby poczuć, ile jesteśmy w stanie dać po prostu swoją obecnością i rękami, które są gotowe do działania. Asiu. Tak, to prawda. My wiedzieliśmy, że będziemy w Kalkucie i wiedzieliśmy, że jak będziemy w Kalkucie, no przynajmniej ja miałam tę pewność, to będziemy chcieli spróbować wolontariatu w hospicjach założonych przez Matkę Teresę, ale to było taka bardziej moja potrzeba niż Jarka. I ja uważam, że po pierwsze, to musisz być przekonany do tego. Myślę, że to jest trudne spotkanie ze sobą, z ludźmi, którzy są w trudnej bardzo sytuacji i tutaj ustaliliśmy, że ja owszem będę chciała tej pracy spróbować, Jarek miał czas na to, żeby gdzieś się tam do tego przygotować. Tak jak mówisz, to jest trudne, bo trzeba się zmierzyć z własną bezradnością, z przemijaniem, z takimi lękami, które każdy z nas ma z jakąś zależnością i z biedą. I z człowiekiem obnażonym takim do maksimum, tak? Bo są to ludzie, którzy już gdzieś tam są w sytuacji takiej, że życie im się kończy po prostu. Na granicy odchodzenia. Mhm. Właśnie ja może powiem, bo ja byłem takim przykładem, nie było to moje przekonanie, tak, żeby tam pójść. Ja pomyślałem, okej, no Asia pójdzie, ja sobie tam te trzy dni spędzę jakoś inaczej, ale kiedy już tam byłem, znaczy to wszystko jest w głowie tak naprawdę. W głowie są jakieś takie blokady, że człowiek nie jest w stanie czegoś tam przeżyć. Ja się obawiałem naprawdę takich strasznych rzeczy. Oczywiście tam nie było to przyjemne doświadczenie, ale kiedy już, jak już tam wejdzie i zobaczy tych ludzi, to oni faktycznie potrzebują tej pomocy. Można nawiązać z nim jakiś kontakt. Jest to zupełnie inne wyobrażenie niż to, co masz w głowie przed tym. Także to też trzeba sobie dać taką możliwość jakby, no, spróbowania, tak? Przynajmniej czy jestem w stanie. Ja spróbowałem, było okej, tak? Dałem radę. Zostaliście rozdzieleni do grupy damskiej i męskiej. I tak, jak wyglądały pierwsze zadania, Jasiu? Tak się pracuje. Wolontariusze rejestrują się w domu Matki Teresy. Jest podział. Czy to jest też ważne? Wolontariusze są pytani o to, czy chcą pracować z osobami starszymi, z dziećmi. Tu tak, że to nie jest tak, że jesteś rzucany. Tutaj też masz szansę określić, gdzie chcesz pracować. My zdecydowaliśmy się na pracę z ludźmi starszymi. Jarek pracował w grupie męskiej, damskiej, tak to wygląda. No i co? No jest ciężka robota, bo idziesz i po prostu widzisz, że potrzeba, żeby uprać prześcieradła, potrzebne jest nie wiem, przygotowanie iluś posiłków, potrzebna jest taka Asiu, że to nie jest pranie, że wrzucamy do pralki, nie, tylko przychodzisz i co? Nie. Byliśmy pralkami. Ja byłem wirówką, Asia była pralką. I to jest tak, że to jest fantastyczne, bo spotykają się ludzie z całego świata, bo Kalkuta i hospicja są takim miejscem, w których spotykają się ludzie z całego świata. Stoimy przy ręcznej pralni i jedziemy, mówiąc kolokwialnie. Jedna dziewczyna pierze, druga wyżyma, trzecia ładuje do wiadra, czwarta zasuwa kilka pięter na dach hospicjum, żeby te pranie rozwiesić. Była to po prostu ciężka fizyczna praca, bez której nie da się funkcjonować. Po prostu było to potrzebne i o dziwo ta zwykła praca okazała się tak satysfakcjonująca, że my naprawdę mieliśmy poczucie, tak, że robimy coś naprawdę ważnego, potrzebnego. Dla mnie też bardzo mocno mi zapadła w pamięć opowieść o tym, jak ważny jest dotyk. Czyli jest jakiś taras, mamy tych staruszków, którzy czekają i nagle wy podchodzicie z olejkami i to, co można dać człowiekowi, bo już więcej czasami nie można, bo tutaj nie ma szans już na medycynę, medycyna jest bezradna i nagle zresztą nie jesteśmy do tego przygotowani, tak. To nie była nasza rola, ale faktycznie też to wspominamy tak bardzo ciepło, bo ten ostatni czas pracy, kiedy już ta najcięższa fizyczna była wykonana, to było masowanie podopiecznych hospicjum olejem kokosowym. I Jarek i ja to aż się uśmiechamy na samą myśł, bo wiadomo, przecież nie znamy Hindi, nie umiemy się skontaktować werbalnie, ale dotyk i spojrzenie w oczy i wtedy, kiedy ten człowiek tylko wyciąga ręce i ma radość w oczach, że ten olejek kokosowy za chwilę na jego skórze będzie rozmasowany, to... Tak, ja nawet teraz się wzruszam, bo to było takie doświadczenie, które gdzieś takie, no było zupełnie czymś innym, tak, dla nas, także...
widzieć odchodzących ludzi, którzy mają ogromną radość z tego, że ty nasmarujesz ich olejkiem. Którym możemy dać coś od siebie, coś w zasadzie bardzo niewielkiego, ale coś, co jest im potrzebne w tym momencie. Ja też pamiętam, że ten olejek się brało od sióstr, ale my następnego dnia zrobiliśmy swoje zapasy olejku kokosowego i w zasadzie... Tak, bo jego było dość mało, także on się szybko kończył. I w zasadzie moglibyśmy chyba tym olejkiem kokosowym smarować tych ludzi godzinami. Słuchajcie, to jeżeli ktoś teraz się wybiera do Indii i zainspirowany przez was ma ochotę trafić do tego miejsca, żeby na przykład też przez 3 dni dać coś bardzo ważnego z siebie, to jak się tam zgłosić, Jarek? Wiesz co, to jest bardzo proste. Trzeba znaleźć ten dom centralny Matki Teresy i tam się wszystkiego dowie. Są, o którym wszyscy w Kalkucie wiedzą, więc nie będzie problemu. Są dziewczyny, wolontariuszy, które pomagają, oczywiście mówiące po angielsku, francusku, w różnych językach, więc się spokojnie można z nimi dogadać. One wszystko wytłumaczą, jak wygląda procedura, także naprawdę nie jest to ciężkie. Proszę dać znać, jeżeli ktoś z państwa podąży śladami naszych gości dzisiaj. Joanna Grzymkowska-Podolak i Jarek Podolak. Za chwilę poznacie anioła turystów. Piotr Zioła w Zetchili w ciemno, a czasami trzeba też ruszyć w ciemno z takim zaufaniem do życia i chodzący dowód na to, że tak należy robić. Przede mną Joanna Grzymkowska-Podolak i Jarek Podolak zaufali życiu i dostali bardzo dużo podczas tej podróży do Indii. No to przenosimy się teraz do tego miejsca, które państwo mogą zobaczyć na zdjęciu. Mamy pana, a obok niego przy rowerze, po prostu małpa, gdzieś tam jeszcze jakaś koza, no otoczony jest. Towarzystwo się chyba doskonale zna. Tak, czyli przenosimy się do Jaipuru, do różowego miasta w Rajasthanie. I wiemy, że... W zasadzie nie wiemy jeszcze, że spotkamy tam kogoś niesamowitego, czyli Vijaya, którego państwo mogą zobaczyć na zdjęciach. A spotkanie było niezaplanowane, nieprzypadkowe i było takim bonusem, jak to się właśnie, tak jak właśnie powiedziałaś, tak, że w podróży dostaje się te bonusy. I Vijay był chyba takim naszym bonusem, Jarek, co? Tak, no Vijay był bonusem i Vijay był w ogóle bardzo, że tak powiem, wizyjnym bonusem, ponieważ to, co się tam działo z tymi małpami, to naprawdę, no trzeba to zobaczyć, tak? I to też można zobaczyć na naszym fanpage'u, są krótkie filmy, akurat Vijay też na tym filmie właśnie jest. Było to niesamowite, ponieważ my byliśmy tam zupełnie w innym celu, on się pojawił tak jakby gdzieś tam, wiedzieliśmy, że on tam się czasami pojawia oczywiście, ale tak, było to tak niesamowite spotkanie. Musimy umiejscowić, to jest Galta, to są okolice Jaipuru i trafiliśmy tam po to, żeby Jarek zrobił zdjęcia pięknej świątyni na wzgórzu. Świątyni Hanumana, czyli tak. Właśnie... A ja co tu dużo mówić, z lenistwa najzwyczajniej zostałam, nie wspinałam się już na to wzgórze. No i właśnie, zostałam chyba tam po to, jak się okazuje, żeby spotkać Vijaya. Vijay jest postacią niesamowitą, to jest 50-latek, który od ponad 30 lat, w zasadzie teraz już niemal 40, każdego dnia o tej samej porze przychodzi karmić setki, jeżeli nie tysiące małp w Jaipurze. Nawet o małpach z Jaipuru były seriale telewizyjne, w polskiej telewizji również. O Vijayu były filmy w telewizji, nie tylko polskiej, również National Geographic robił o nim film, a my po prostu siedząc... Dostaliście go w prezencie. Dostaliśmy go w prezencie, bo dostaliśmy Vijaya, który opowiedział nam swoją historię. Widzieliśmy, jak on karmi te małpy, poznaliśmy tego człowieka, mogliśmy nagrać z nim rozmowę i to są właśnie takie rzeczy, których w życiu nie zaplanujesz. Bo gdybyśmy chcieli spotkać Vijaya w Jaipurze, to prawdopodobnie byśmy spędzili na to kilka tygodni. Może jest duża szansa, żeby się to nie udało. Jarek, to teraz zajrzyjmy do prasy. Przegląd poranny prasy już za nami, ale wy też trochę niechcący, ale jednak staliście się bohaterami, którzy pojawiają się na pierwszych stronach gazet. Tak, to prawda, to też była taka niespodzianka i się okazało się później, że nawet w telewizji byliśmy, ponieważ tam ktoś to oczywiście nagrywa, w telewizji miejscowej też byliśmy. To więc Indie są takie miejsca, gdzie wszystko się może zdarzyć, tak? I trzeba tylko być otwartym na te wszystkie zdarzenia i to było niesamowite, że tak, byliśmy faktycznie w indyjskiej gazecie. Tak, to był Międzynarodowy Dzień Dziedzictwa Narodowego i nie dość, że mogliśmy zwiedzić za darmo Czerwony Fort, bo to było 17 kwietnia, także polecamy szczególnie ten dzień, bo największe zabytki i najdroższe, można zobaczyć za darmo, a nam jeszcze trafiła się okazja udzielenia wywiadu hinduskiej prasie, no i pamiątka w postaci wspaniałego zdjęcia właśnie również też w hinduskiej gazecie. Ale świetne było to, że to zdjęcie pokazali wam znowu inni, że nie mieliście świadomości bardzo długo, że jesteście w prasie. Ależ oczywiście, że tak, bo dopiero następnego dnia, kiedy zeszliśmy na śniadanie, to się okazało, że nasz menadżer naszego hotelu i właściciel restauracji, która jest tuż obok, pokazali nam, że właśnie widzą nas na zdjęciach. Później chodziliśmy po Agrze i
ostatnie egzemplarze gazety prawie, żeśmy wypraszali od miejscowych. Tak, ponieważ ludzie się pytali, po co nam ta gazeta, przecież nie znamy Hindi. No nie, ale jesteśmy tutaj w gazecie. On tak spojrzał, no faktycznie, to proszę bardzo. I oddawali nam ta gazeta za darmo, także nawet nie musieliśmy tego kupować. Zakochani w świecie. Książka trafi również w Państwa ręce. Tymi wrażeniami i emocjami mogą się dzielić razem z Państwem. Za chwilę porozmawiamy o tych, którzy już podróżują z ich książką i trafiają do bohaterów opisanych na kartach książki. Kiedy nie ma się planów podczas podróżowania, jest się otwartym, no to są takie nagrody za uważność. I oni sporo tych nagród dostali. Joanna Grzymkowska-Podolak i Jarek Podolak podczas podróży po Indiach. Zakochani w świecie dzisiaj razem z nami. Ja się słyszałam, że są już osoby, czytelnicy, którzy podróżują z waszą książką i docierają do tych ludzi opisanych przez was. Tak, i to jest kolejna wielka nagroda. Tak wielka, że daje nam radość wiele, wiele miesięcy już po podróży w Indiach. Tak, dowiedzieliśmy się, że polscy podróżnicy ruszyli w podróż z naszą książką i więcej, znaleźli bohaterów naszej książki. I przekazali nam informacje o tym, jak te losy ich się toczą. I okazuje się, że na przykład Niki, którego spotykaliśmy w Varanasi dwa razy, za pierwszym razem, kiedy byliśmy w Indiach, był naszym przewodnikiem, czy wioślarzem, który obwoził nas po Gangesie. Wróciliśmy do niego dwa lata później, a teraz okazuje się, Niki jest wspaniałym mistrzem w pływaniu, co donieśli nam ludzie, którzy z naszą książką pojechali do Varanasi i odnaleźli Nikiego. Piękne jest to, kiedy spotykają się te ludzkie historie. Varanasi w ogóle to jest takie miejsce, o którym piszecie z największym chyba zachwytem. Ja się zachwyt od razu przyjęłam. Jarek też? To jest ten absolutny numer jeden w Indiach? Tak, myślę, że tak, ponieważ drugi raz będąc w Indiach też Varanasi nie mogliśmy ominąć. Także był to taki punkt, który wiedzieliśmy, że tam musimy na pewno chociaż na kilka dni pojechać. I też myślę, że możemy polecić Varanasi każdemu, kto ma mało czasu na Indie, a chce przeżyć taką kwintesencję Indii, to na pewno Varanasi jest takim miejscem, gdzie poczuje się tą magię tego miejsca, magię Indii i to, co tam można spotkać. No, jedno z najstarszych miast świata trwa cały czas i myślę, że trwać będzie, opisane przez niejednego twórcę i to Varanasi dla mnie to też jest takie serce Indii, Jarek, tak jak powiedziałeś, takie Indie w pigułce i miejsce, do którego też na pewno, myślę, jeszcze wrócimy. Muszę teraz zapytać, bo nie byłabym sobą, o książki. W Kalkucie, Joanna, siedzisz na zdjęciu przed takim miejscem, które moją wyobraźnię od razu pobudziło i chciałabym tam być i sobie wybrać po jednej, dwie, trzy książki. Co to za miejsce? Tak, podobno największa księgarnia świata, czyli jest ulica książek w Kalkucie, gdzie chyba w każdym języku i każdą pozycję można znaleźć. No, Kalkuta jest też takim miejscem, w ogóle Bengal jest takim miejscem, gdzie inteligencja Indii no, ma swoje serce i swoje centrum, także książki nie są obce w Kalkucie, to prawda. Jarek, no to muszę zapytać jeszcze o album, który mieliście ze sobą, bo dostawaliście mnóstwo intymnych historii, ale też mieliście coś do dania w zamian. Tak, mieliśmy album ze zdjęciami z Polski, naszymi, z naszych podróży po Polsce, z naszą rodziną, ze znajomymi i to było taką, to przemywało lody, tak? Pokazując ten album od razu otwierało się serca innych, także to było fajne na początek, żeby przełamać tą barierę, nie wiem, językową, kulturową nawet, także to był super pomysł. I to bardzo często to oglądanie było w pociągach, a podróżowanie pociągiem w Indiach to jest chyba w ogóle temat na osobną audycję. Oj, to jest temat na osobną. Pewnie zabrakłoby czasu. Tak, nasz rekord to są prawie dwie doby i się śmiejemy, że nasz album rodzinny chyba przeszedł przez setki rąk i mieliśmy szansę pokazać kawałek Polski, kawałek naszego życia w Polsce w niejednym pociągu w Indiach. Tak, a pociąg był taki naprawdę bardzo lokalny, czyli bez klimatyzacji, tylko z wiatrakami i z ludźmi, którzy podróżowali tam również z nami, z jakimiś tobołkami, z całymi rodzinami, to było też niesamowite przeżycie. Tak, ja wspominałam Państwu, Jarek jest operatorem, ja się dziennikarką. Ja się zastanawiam, kiedy te zdjęcia, które przywieźliście, myślę o materiale filmowym z Indii, zostaną już złożone i będzie można zobaczyć film. To kiedy? Duży film z Rajasthanu pokazujemy na spotkaniach autorskich, na festiwalach podróżniczych. Te małe filmy, które można zobaczyć na naszym profilu, prawda, Jarek? Tak, są już do zobaczenia. Tak, tam jest 10 filmów takich krótszych, takie zajawki jakby tego, co mam nadzieję będzie niedługo w przyszłości.
Tam są też zdjęcia, także zapraszam na nasz profil Zakochani w świecie, na naszą stronę zakochaniuwświecie.pl. Także. Ja tylko Państwa muszę ostrzec, szwendarz się włącza po oglądaniu tych filmów, czyli Państwo zostawiają wszystko, kupują bilety i ruszają do tych miejsc, które Was wzywają. Słuchajcie, to na koniec książki dla naszych słuchaczy. Wybierzcie 4 numery maili od 1 do 20 i do tych osób trafią, to za chwilę ustalimy do kogo, ale jeszcze powiedzcie na koniec, gdzie Was teraz będzie ciągnąć znowu, gdzie Was wzywa świat. Kolejna podróż. Chwilę temu wróciliśmy po wspaniałej wyprawie 2-miesięcznej po Malezji i myślę, że następna destynacja to też będzie Azja, bo jakoś, tak, raczej jakoś tak. Azja nas ciągnie. No to dobrze, to poproszę teraz od Joanny i 2 numery od 1 do 20. 1-11. 1-11 zapisane, pan Jarek? 2-16, drodzy Państwo, do dzieła. weronika.wawrzkowicz@zchili.pl. Książka o Indiach, ale też książka opowiadająca o Maroku. Zakochani w świecie Indie. 2 sztuki, Zakochani w świecie Maroko. 2 sztuki, czyli mamy nadzieję, że 4 słuchaczy wyruszy z nami w podróż. Bardzo Wam dziękuję za opowieść i za emocje. Joanna Grzymkowska-Podolak i Jarek Podolak, czyli Zakochani w świecie i w sobie też. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do podróżowania z nami.